Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, i mamy kolejny dzień z rzędu. Trzeci dzień z rzędu, byłby film, tak, trzeci, ale znowu jest na co reagować. Znowu się coś pojawiło. No cóż, Dzięki Wiznicki Wojen, jak widać, i nie tylko dzień, ale też dni później, pełną parą, bo tak, Dzięki Wiznicki wojny dostaliśmy co? Dostaliśmy Triad akurat dostaliśmy Tales of the Sea, którego jeszcze nie obejrzałem. Ale obejrzę, mam nadzieję, na dniach i będzie też recenzja. Także znaczy, mam nadzieję, że za parę dni się pojawi. Ale nie mam kiedy, nawet do tego się, się to zrobić. Ale postaram się. A dzisiaj nagle wymi mi wysyła: A jest do Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, czyli długo wyczekiwanego przez nas What Ifa w świecie gwiezdnych wojen. Nie wiem, jak długo oczekiwaliśmy tego What Ifa, ale dostaliśmy go w końcu. I to jest pewnie, że to jest What If, no Rebuild the Galaxy. W sumie tytuł na to wskazuje. A do tego Ewy dał mi spojera i powiedział mi, że tam się pojawi najpotężniejszy sitów, jaki istniał. Więc, no słuchajcie, tyle na niego czekaliśmy, także już, dobra, bez zbytniego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Mm. Dobra. O, 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 o. Bum. Bum. Co za wybuchy? Co jest? Whoa! What? I love that. This is wild. X-Wing tie fighters? Ooh ho 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 13 września. Mamy to widzowie, mamy długo wyczekiwany. Dobra, zatrzymajmy w jakimś dobrym momencie. E, tu. Dobra, niech będzie. Długo wyczekiwany przez nas Dark Jar, Jar. Najpotężniejszy Sith, i e w galaktyce. Wreszcie przybył. Tyle czekania, tyle czekania od Pickway. Tyle te oj, że Dart Jar, Jar istnieje. I mamy Dark Judge'a Jar Jar w końcu. Tak, tak jeszcze raz tak. Dobra, zobaczmy co my tu dokładnie mamy. Czyli dobra, tu mamy, że coś jest, jakaś świątynia Jedi. I jakiś wybuch, dobra. Jakiś chłopak, nie wiadomo jaki, pewnie jakaś rosowo stworzona nowa postać. I nagle nam świat wybucha. I wszystko wraca się do głębokości. Idziemy, wyglądamy jakiś post-apo, bo tak to trochę wygląda. Nawet tutaj, nie zobaczcie, wygląda jakiś post-apo. I dobra, Pokój. Czyli tak. Mamy tutaj ATAT e, z bitwy o Hof. I stają się nagle ebejanckie. Beriancki, wow. E, ej, to to, to to. jest dobre po prostu. Dalej. Mamy Iwoki. E, I... Nie ma drzew. Na Endorze. Też dobre. Dalej. Co mamy? To jest. To jest dobre. Dionosis nagle robi się zieloną planetą, taką piękną, bujną itd. Chociaż wydaje mi się, że to chyba w ogóle było kiedyś, tylko tam przez jakieś zamieszania nagle już nie jest takie. Zresztą Tatooine też w ogóle kiedyś nie było w jakąś pustynią, nagle się zawiło drugie słońce. A także, do. Zresztą mogę wam kiedyś opowiedzieć jak chcecie. Ale dobra, w każdym razie mamy Geonosis i mamy tych Geonosian Jedi. Nieźle. I co tam jeszcze było? O! To jest dobre! Zostajemy żółtego, prawdziwego Klockarego. A w ogóle jest ta animacja, że nie jest tak jak w poprzednich produkcjach LEGO Gwiezdnowojennych, to jest taka bardzo sztywna. i to trochę się kojarzy z tą, z tą animacją jak było w LEGO Przygodzie. Ale w sumie to daje trochę roku. W ogóle sam fakt tego, że będziemy tutaj sobie w LEGO działać z What Ifem, jak dla mnie jest super. Z tego względu, że Marvel swojego What Ifa ma w animacji. No i wiadomo, że What If Gwiezdnowojenny powstaje pewnie w dużej mierze dlatego, bo Marvel ma swojego What Ifa, więc Gwiezdne Wojny też powinny go mieć. No i załóżmy, że daje tego Tifa w animacji, co wiadomo, mamy Wojny konf, mamy i tak dalej, no okej, okay, spoko, ale może być też trochę porównywane do Marvela, może być jak najbardziej, że tak, a tak to mamy to w LEGO, gdzie produkcje Gwiezd na w LEGO mamy od praktycznie zawsze i one są super, więc jest to coś takiego, ma jakiś to sens, że to się dzieje w LEGO i daje to pewne nowe możliwości, których no w animacjach możemy nie mieć, wiadomo, jest inna przestrzeń, inne opcje, no jak dla mnie jest tu potencjał naprawdę coś fajnego, no ale dobra, okej, okay, mamy Żółtego krocka, Żółtego Mistrza, to wygląda tak jak, jak Quagon trochę wygląda, ale czy to może być Quagon, czy to nie jest jakiś, jakiś też losowy? Zobaczymy. Co my tu jeszcze mamy? Teraz jakąś no, kobietę. Okay. Wygląda trochę jak też ta. Hmm, jak ona się zwa? Yy, ta dziewczyna z Sequeli, która tak nagle się tam się niby córką Lando okazała. Trochę tu wygląda. Tutaj co my mamy? To wygląda... Nie wszyscy z baza na Dionosis? Nie, nie wiem, co to jest za baza, ale no... No dobra, mamy krony tutaj. A... I mamy. Moment, moment, stop, stop, stop. Zanim to. Mamy. X-Wingi lecące. Wygląda jak zamek na Mustafa. Mustafa, to jest nagle też takie piaskoda, a to jest wszystko takie post-apo. Poza z wiadomo, wszystko się powracało do góry nogami. To wygląda też całkiem dobrze. To wygląda tak. Jest tutaj co coś fajnego, jest taki urok w tym, ale i tak najlepszy jest to. I łoki zostały łopcami nagrod. Nie no, już. Tu, tu będą takie fajne sceny z iłokami, e jak one będą ganiać za ten, za czymś. Nie, naprawdę, to jest super. Naprawdę super jest. I Sokół, to jest taki czany. I to pamiętam, właśnie, z lewym widzieliśmy zestaw z właśnie takim mrocznym sokołem. To widzieliśmy już zestaw że, że tam ma wyjść taki zestaw. Czy wyszedł? Nie, ma wyjść dopiero. Więc właśnie stąd była nasza poszaka. Myśmy w ogóle dużo o tym zewem gadali, że ma wyjść właśnie taki what if. No i i no i dostaliśmy, dostaliśmy rocznego Sokoła, którym pilotuje, go, którego pilotuje. nie nie inny jak we, własnie sobie najpotężniejszy od seatów, które zawoje całą galaktyką, bo to jest Da Judge, jego nikt nie pokona. Palpatine? ha, ta jasne. Wejder, Ty, oczywiście, tylko da Judge. To jest najpotężniejszy seat. Dobra widzowie, ja jestem absolutnie szczęśliwy, po prostu to jest to na co czekałem. To jest ta, co, co czekałem. Chciałem od IFA i dostałem od IFA i dostałem go w regu jeszcze z Datem Jar -Jarem. Po prostu naprawdę nie ma co więcej mówić. Jest super. Także cóż, no to będzie już na tyle w tym odcinku, na naszym 3-dniowego day. Spokojnie, jutro nie będzie żadnego treera, żadnej reakcji, chyba. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że nie. Chociaż wiecie co? jest Skretum Crew. I ja bym się w stanie zdziwił, jakby jeszcze skatunku się pojawił jutro. Jakbym jeszcze jutro miał reagować na treer z no Zobaczymy, może, ale mam nadzieję, że nie. Było trochę śmiesznie. Ja chcę w końcu obejrzeć Taste of the Empire i Wam zrobić recenzję, która pewnie nie wiem, tam na piątek z czy na później. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie to już będzie tyle w tym odcinku, także jeśli Wam się spodoba, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i napiszcie w końcu, co myślicie. Po do pogadajmy sobie. No i widzimy się jeszcze niedługo w kolejnych odcinkach. Może jutro, może nas jeszcze czymś zaskoczą, nie wiem, zobaczymy. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa.